Dobra. Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś porozmawiamy o paśmie porażek Jarosława Kaczyńskiego. Od kilku tygodni PiS jest tak jak bokser na ringu, który dostaje takie ciosy, po których słania się na nogach, wchodzi człowiek, liczy. Wydaje się, że zawodnik odzyskał równowagę, wchodzi do ringu i dostaje znowu cios. No, ostatnim takim ciosem to był oczywiście takim mocnym, to był 4 czerwca marsz, ale zaraz potem nastąpiły orzeczenie Trybunału Europejskiego, które generalnie unieważniło wszystkie deformy wymiaru sprawiedliwości przez PiS. Następnie pojawił się wyrok Sądu Najwyższego, który mówi o konieczności dokończenia procesu Wąsika i Kamińskiego. To ma kolosalne znaczenie, drodzy Państwo, dlatego że oni cały czas żyli w przeświadczeniu, że jeżeli będzie źle i wszystko pójdzie nie tak, to Andrzej Duda na koniec swojej ich kadencji po prostu wyda im takie bileciki in blanco pod hasłem: Pan jest usprawiedliwiony, Sasin, Pana nie można ścigać za pocztę, Pana nie można ścigać za tamto, Pana nie można ścigać za respiratory. Oni żyli w przeświadczeniu, że dostaną te ułaskawienia in blanco. I właśnie się dowiedzieli, że tymi ułaskawieniami in blanco to sobie mogą 4 litery podetrzeć, tak bardzo kolokwialnie mówiąc. Bo o to chodziło. W teorii to oni mogliby przecież teraz rozwiązać problem bardzo prosto. Sprawa wraca do sądu apelacyjnego. Oni wycofują apelację, wyrok się uprawomocnia. Zresztą to od razu mówię, zdania są podzielone, ale niektórzy ludzie związani z PiS twierdzą, że Mariusz Kamiński wycofał apelację. Tu z kolei ciekawa rzecz, bo że niby wycofał jedną, druga została, ale ja się tutaj tak poddaję pod tego, pod uwagę Państwa, tekst człowieka, który jest tam mocno związany z tymi strukturami, który twierdzi, że oni tam mają gigantyczny problem, co się stanie, jak to wyjdzie. Więc podajemy, potwierdzenia nie ma, to się pewnie się to wyjaśni, bo w sumie przecież oskarżyciele posiłkowi też mają dostęp do materiałów. Ale jakby nie było, to mogliby zrobić taką sytuację, że wycofują te apelacje, zostają skazani i Andrzej Duda ich po raz drugi ułaskawia. Tylko że jest jeden problem. Po pierwsze, będą funkcjonować w przestrzeni publicznej jako ułaskawieni przestępcy. Oni zawsze woleli tego uniknąć z takiej perspektywy PR-owskiej. To było jakieś takie bełkotanie pana Andrzeja Dudy, że on rozwiązał tutaj problem wymiarowi sprawiedliwości, który powinien mu dziękować, że nie musi oceniać przestępstw Wąsika i Kamińskiego. Natomiast przede wszystkim to jest to, że obaj tracą mandaty poselskie. Niby to jest tam parę miesięcy przed wyborami, jest to jakaś dezorganizacja. Mało tego, no, tracą też poświadczenia bezpieczeństwa. Potem jest kwestia tego, jak to przyznawać. Nie jest to wszystko proste. W ogóle teraz już, tak na dobrą sprawę, wszyscy ci, którzy odpowiadają za poświadczenia bezpieczeństwa w Polsce, powinni wszcząć natychmiast z urzędu procedurę odebrania poświadczenia bezpieczeństwa Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu. Jeżeli panowie, którzy nas słuchacie z obowiązku albo czytacie potem w stenogramie nasze audycje, jeżeli tego nie zrobicie, to popełniacie przestępstwo z artykułu 231 Kodeksu karnego, czyli nie dopełniacie obowiązków. No tak, żebyście mieli świadomość, ci, którzy mają nadzór nad poświadczeniami bezpieczeństwa Wąsika i Kamińskiego, nie występując o odebranie im poświadczenia, popełniacie przestępstwo. Ale wracamy właśnie do tych rzeczy, które były. No to jest to. No wiadomo, że jest cały czas gigantyczny problem związany z gospodarką. Gospodarka hamuje. Teraz niby zaczęła hamować inflacja, ale Jarosław Kaczyński, zdesperowany tym, że 800 plus nie zadziałało, to jest, drodzy Państwo, taki dramat Jarosława Kaczyńskiego. On myślał po prostu, że to jest ten geniusz. Już zresztą symetryści obwieścili, że to jest game changer, że teraz już jest koniec. Opozycja ma gigantyczny problem, bo Jarosław Kaczyński powiedział, że będzie waloryzacja świadczenia 800 plus, które, uwaga,
gdyby nawet weszło w życie od 1 stycznia 2024 roku, to teraz, uwaga, to jest najlepsze, te 800 plus to jest warte około 400 zł. To tak działa ten grancik Jarosława Kaczyńskiego, że gospodarka się rozwala do tego stopnia, że 800 plus po 8 latach rządów PiS jest warte 400 zł z 2015 roku. Ludzie nie są głupi, wbrew temu, co Jarosław Kaczyński próbuje sobie wmówić. I teraz oni ogłosili, że będą obniżać wiek emerytalny, to znaczy chcą zlikwidować te widełki, że można przechodzić w wieku 60 i 65 lat na emeryturę na rzecz stażu, czyli 35 lat pracy, co to, jak łatwo policzyć, oznaczałoby dla mężczyzn i kobiet wiek 53 lat na przykład. No więc to są rzeczy, drodzy Państwo, 12 lat wcześniej na emeryturę, jeżeli chodzi o faceta, 7 lat wcześniej, jeżeli chodzi o kobietę, 7 lat wcześniej wypłacania emerytury, 12 lat wcześniej wypłacania emerytury w wypadku mężczyzn. To jest po prostu, jak to mówią, dramat dla budżetu. Ale Jarosław Kaczyński nie przejmuje się tym. On jest w stanie, drodzy Państwo, rozdać wszystko. I tutaj oni, używając takiej kolokwialnej, takiej już, bo to już do języka potocznego weszło, to on jest na kursie i na ścieżce. On jest tak, w Newsweeku napisali, że on wpadł w korkociąg, czyli tak, że pani redaktor Dominika Długo, że on po prostu samoloty, jak mają problemy ze sterownością, to po prostu zaczynają się kręcić tak, że potem nawet dobry pilot ma problem z tym, żeby wyjść z tego korkociągu, żeby móc zacząć latać. I to jest, po części jest to normalne, że ludzie są zmęczeni PiS-em po 2 latach, tak działa demokracja, a po części to też wynika z tego, że oni mają fatalne wyniki rządzenia. To znaczy, jest wąska grupa beneficjentów związana z PiS-em, rodzinnie, towarzysko, które ma gigantyczne zyski, to znaczy zarabiało pieniądze, których nigdy nie będą. I Jarosław Kaczyński tworzy te nowe elity, po prostu sypiąc im znacznych pieniędzy. Po prostu są setki tysięcy złotych. To jest ten pomysł Jarosława Kaczyńskiego, żeby stworzyć nową stabilizację władzy, czyli utworzyć tą nową szlachtę pisowską z kasy spółek Skarbu Państwa. Jarosław Kaczyński nie wie jednej rzeczy, że rozdanie ludziom pieniędzy w ten sposób nie skończy się stworzeniem żadnych elit, ponieważ oni te pieniądze po prostu stracą. To znaczy pieniądze dane ludziom, którzy tych pieniędzy nie zarobili, nie są w stanie w 90 tam paru procentach przypadków przynieść żadnego efektu stabilizującego, bo jest ich za mało. Oni po prostu sobie kupią lepszy telewizor, lepsze auto, lepsze mieszkanie, pojadą na droższe w czasy, a potem będą płakać, że za Jarosława Kaczyńskiego to była Polska patriotyczna, niepodległa i suwerenna, a potem przyszła Platforma i skończyła się po prostu złota era patriotyzmu. Tomku, pytanie takie standardowe, co jeszcze się, jakie jeszcze nieszczęścia spadną na Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież to nie jest koniec. I drugie pytanie, czy Jarosław Kaczyński w ogóle ma jakieś realne szanse wyjścia z tego korkociągu? Ja przypomnę, że on oczywiście powiada, że on ma tam 38%, czy 38 punktów procentowych, czyli 38% Polaków chce na niego głosować. Prawda jest taka, że w tych takich badaniach najbliżej prawdy to on ma około 30%. Ja bym obstawiał, że tam, gdzie jest pokazane, że ma około 30%, to i tak jest zawyżone jakieś 3 do 4 punktów procentowych. Bo ludzie wciąż się boją, ci związani tam, gdzie na przykład ktoś pracuje w straży pożarnej, w wojsku, w urzędzie, w spółce Skarbu Państwa, nie daj Boże, albo w jakimkolwiek podmiocie, do którego władza ma cokolwiek, po prostu oni się nie chcą przyznawać. Nawet w ogóle po prostu się boją rozmawiać, żeby nie mieć tego, więc to te sondaże zawyżone. Zresztą Jarosław Kaczyński zaczyna o tym, moim zdaniem, doskonale zdawać sobie sprawę, że on jako jedyny nie łyka tych sondaży, które sam zamawia, bo tam są też takie kwestie traumatyczne, że co po niektórzy zaczynają wierzyć w te kłamstwa, które sami szerzą. Tomku, jak jest z tym korkociągiem Jarosława? No, używając terminologii lotniczej, tylko zastrzegam, szanowni państwo, tylko lotniczej, bo zaraz będą różne komentarze, które się zresztą śmieje. Jarosław Kaczyński przeciągnął. Po prostu przeciągnął, szanowni państwo. No i przepadł. Ten samolot utracił sterowność. Tutaj, jak widzicie państwo, jest wiele rzeczy, które, znaczy wiele różnych sytuacji, które są już
dla Jarosława Kaczyńskiego niemożliwe do odkręcenia. U niego w partii rośnie bunt, bo ci ludzie już widzą, że Jarosław Kaczyński, no te jego główne, ta jego wunderwaffe się nie udała. Pamiętacie jego zachowanie na tej ostatniej konwencji PiS, kiedy wyszedł i tak triumfalnie powiedział o tym 800+. Spodziewał się efektu piorunującego. Odezwały się niektóre głosy symetrystów. Koniec, PiS wygrał, PiS zaorał, zaorał, PiS skończył. No i po tym, kiedy nagle okazało się, że opozycja jest przygotowana i Donald Tusk wyszedł i powiedział tak, tak, owszem, bardzo chętnie, 800+, ale już, a nie w styczniu, zrobiła się panika. I potem nastąpiły kolejne ciosy. Tutaj w tej chwili Jarosław Kaczyński i jego ta grupa przestępcza szukają rozpaczliwie jakichś tematów zastępczych. Tak jak wiesz, rozmawialiśmy przed programem, wyciągnięty w tej chwili, no nie wiadomo skąd temat Turowa. Przecież to jest wyrok nieprawomocny, nieprawomocny. To jest USA, jeszcze nie NSA. I nagle jadą, robią z tego wielki cyrk. To szukają, to jest tak, bo to rzeczywiście tak było, że ty poruszyłeś ten temat, bo to są takie, jest tych parę rzeczy. Jest USA, czyli właśnie to jest ten wyrok, że tutaj zobaczcie, Unia Europejska, to jest ta zła Unia, narzuca nam te odszkodowania, zamyka nam, będzie drogi, chcą, bo oni jeszcze chcą powiedzieć, że to dlatego jest ten drogi prąd, a nie dlatego, że oni przeżarli. Drodzy Państwo, to, bo zasada jest taka, wprowadzono te, już nie chcę, bo drodzy Państwo, kwestia dyskutowania o celowości tej polityki to jest zupełnie co innego niż zakłamywanie tej polityki i skutków jej na rzecz energii. To znaczy chodzi o to, że oni dostawali do budżetu kilkadziesiąt miliardów złotych, które wydawali na swoje własne pomysły, częściowo na socjal, częściowo do rozkradzenia. I teraz jak podnoszą ceny, no to rzeczywiście te pieniądze mogły być skierowane na unowocześnienie energetyki, wtedy ta podwyżka nie byłaby taka duża, to jest raz. Mogła być też użyta, te pieniądze mogły być użyte do utrzymania niższych cen. Nie zrobili tego. Ale tam było, Tomku, coś jeszcze. No, oprócz Turowa. Oprócz Turowa oczywiście mamy w tej chwili sztucznie pompowany temat uchodźców. Tak. Co to będzie w tej chwili, tak, jeżeli my musimy przyjąć tą relokację uchodźców znowu, za chwilę pojawi się Kamiński ze zdjęciem molestowanej krowy, szanowni Państwo, i o tym, że uchodźcy nas tutaj zniszczą. No, propaganda pisowska stara się ten temat wyolbrzymiać. Szanowni Państwo, no, przyjęliśmy no, tylu ludzi z Ukrainy. Tam wśród tych ludzi również naprawdę są, tak jak w każdym społeczeństwie, bardzo różni ludzie. Polska potrzebuje naprawdę ludzi, którzy są w takim wieku, że będą mogli pracować, funkcjonować, działać, a tak naprawdę uchodźcy do nas nie chcą przyjść. Uchodźcy do nas nie chcą przyjść, bo wiedzą, co się u nas dzieje i to jest, szanowni państwo, tak, to jest taki marginalny problem. To właśnie Szwedzi i inne państwa na siłę chcą je przesyłać do nas, bo u nas oni nie chcą być. To sądzicie państwo, że oni zostaną? No nie, no. Także zrozumcie, to jest sztuczny problem. I jeżeli chodzi o ilości tych ludzi, które mają być u nas, że tak powiem, ulokowane, i jeżeli chodzi o całe to zagrożenie. To jest wydumany problem PiSu, który stara się stworzyć jakiś temat zastępczy. Kiedyś były robaki, teraz jest Turów, teraz są teraz, uchodźcy, państwo, byli Niemcy, byli lekarze. Tomko, oczywiście, ale zaraz, żebyśmy Państwo zobaczyli, jaki to jest problem. Że po zastosowaniu tych przyjętych kryteriów obecnie w Unii rocznie powinno być rozdzielonych około 30 tysięcy imigrantów. I teraz uwaga, z tej puli 30 tysięcy imigrantów do rozdzielenia po państwach na Polskę, teraz, drodzy Państwo, trzymajcie się stołu, przypada 2 tysiące. I w tej ustawie, znaczy w tej porozumieniu, bo to nie jest postawa tego, w tym porozumieniu, w którym przegłosowano w Polskę, te 2 tysiące można załatwić kwotą 40 milionów euro. To jest, drodzy Państwo, jakiś. Czyli chodzi o to, że można zapłacić 40 milionów euro i się nie zajmować tego. 40 milionów euro to jest 160 milionów złotych. Teraz porównajcie to do kar, które płacimy za
za to, że pan Ziobro z panem Kaczyńskim mają ochotę łamać w Polsce praworządność. Jeszcze raz, 2000 uchodźców rocznie. 2000 uchodźców rocznie. Relokacja z możliwością zapłacenia 160 milionów tych złotych, około tam powiedzmy, niech to będzie 180, bo ten kurs euro jest większy niż 4 złote. Niech to będzie. Jakbym popatrzył na to, rzeczywiście rzetelne te informacje naszych służb specjalnych dotyczących ludzi, którzy przyjechali do nas z Ukrainy, to wśród tych milionów na pewno jest ponad 2000 tych, którym się należy przyglądać i których należy pilnować. Na pewno grubo ponad 2000 i oni są niebezpieczni, bo oni się nie wyróżniają, oni się Ale teraz ale to mówimy. świetnie wtopią w społeczeństwo. Ale to oczywiście nie. Bo Także to jest, patrząc to na nie to jest, już przecież, z punktu bezpieczeństwa. ale to wyraźniej, bo to wyraźniej. To chodzi o to, drodzy Państwo, że ten pomysły rasistowskie, bo oni tutaj bazują na rasistowskich sentymentach. Oni uważają, że Polacy są w większości rasistami, nawet że jak się nie przyznają do tego, to są. I my, że jesteśmy w stanie, cieszymy się i otwieramy swoje domy i otwieramy swoje serca dla ludzi, którzy wyglądają tak jak my, mówią językiem zbliżonym do nas. I po prawdzie to genotyp mają bardzo zbliżony, bo przecież kilkaset lat byliśmy w jednym państwie. To jest taka skrywana bardzo tajemnica, że jak była kolonizacja Ukrainy przez polskich chłopów, bo na tym to polegało, tam były wolnizny podatkowe na kilkadziesiąt lat, czasami nawet dożywotnie, czyli że przyjeżdżałeś na Ukrainę i nie miałeś pańszczyzny, miałeś po prostu zwolnienie i to się dopiero pojawiało później, to wychodziło tak, że polscy chłopi się ukrainizowali, czyli się po prostu przychodzili z wiary, żenili się, to brali wiarę żony, bo wszyscy dookoła, tak było prościej, tak było pragmatyczniej, a z kolei elity ukraińskie się polonizowały, no chociażby słynny ród Wiśniowiec, drodzy Państwo, no Ukraińcy mieli króla swojego, czyli Michała Korybuta Wiśniowieckiego, który był królem naszego wspólnego państwa. To był człowiek, którym Paweł Jasienica, czyli to pseudonim literacki Lecha Leona Bejnara, żołnierza Armii Krajowej, żołnierza Łupaszki zresztą, i Paweł Jasienica napisał, pamiętam o nim taką złośliwostkę, że znał 7 języków, ale w żadnym z nich nie miał nic do powiedzenia. Natomiast to trochę, drodzy Państwo, to jest lepsza sytuacja niż w wypadku Andrzeja Dudy, który nie zna żadnego języka, ale nawet w polskim nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Ale to taka złośliwostka, dygresyjna złośliwostka. I oni, jeżeli chodzi o tego, bazują po prostu na tych sentymentach rasistowskich. Ale zobaczcie Państwo jeszcze raz. 2000 uchodźców, 160 milionów, niech będzie 200 milionów złotych. Niech to, policzmy te euro po 5 złotych. Niech będzie te 200 milionów złotych. Na drugiej szali mamy te kary, drodzy Państwo, 4 miliony złotych dziennie za łamanie zabezpieczenia, za niepodporządkowywanie się wyroków TSUE. Oni generalnie pompują problemy. Ten tekst, o którym ty mówiłeś, o robakach, no to było w ogóle wzięte, szanowni państwo, kopiuj wklej z propagandy rosyjskiej. To znaczy w Rosji ogłoszono, że jak odwołacie Władimira, jak nie będziecie szanować Władimira Władimirowicza Putina, to przyjdzie taki dzień, gdzie po prostu przyjadą tu okupacyjne siły zachodnie i zmuszą was do żarcia robaków. Jest też taka reklamówka, która zupełnie serio sobie funkcjonuje w rosyjskiej telewizji. Oglądałem to kilka razy, bo po prostu poziom tego to widać było, do czego dąży PiS Jarosław Kaczyński. Otóż, drodzy Państwo, reklamówka zaczyna się gdzieś rok 2035 i przestraszony ojciec rodziny, bo musi iść na przymusową zmianę płci. I koniec, końcówka tak, jest... Tak, no. To końcówka jest taka, trzeba było szanować prezydenta, kiedy go jeszcze mieliśmy. I no, taka prymitywna, takie prymitywne zagrywki. No, to powiem Państwu tak, no Jarosław Kaczyński jak zwykle uważa Polaków za debili, którzy łykną. Za ciemny lud, to słynne słowa Jacka Kurskiego, że ciemny lud to kupia, a ciemny lud nie chce tego kupować. Jeszcze ten pomysł, że oni dają, to mnie ciekawi, że oni uważają, że jak dadzą tam jakąś premię nauczycielom po 1200 zł z okazji Dnia Nauczyciela jakiegoś, to, że to sprawi... Zobacz, Janku, jak to jest robione nawet, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, ale to jest robione
de facto jako dezawuowanie tego, co robi Kaczyński. Bo Kaczyński wyszedł i mówił o tym 800 plus, a wychodzi Morawiecki i mówi o podwyżkach od razu w sytuacji, kiedy pokazuje, ja jestem sprawczy, bo ja zmieniam budżet, ja to zrobię. A Kaczyński tylko mówi. I tak zresztą, zobaczcie, ja jestem sprawczy, ja już zmieniam, ja już przygotowuję pieniądze. I tak to jest odbierane też w PiSie. I oczywiście tak mi powiedział Wiewiórki, że Kaczyński, który podejrzewa każdego o wszystko, tutaj odebrał to w ten sposób, że zrobił tak Morawiecki. Bo trzeba było również, Kaczyński powinien również z tą narracją dotyczącą budżetu, dotyczącą tego wszystkiego wyjść przy 800+, a Kaczyński opowiadał przy 800+, powiedział, że nie można teraz tego tak szybko wprowadzić, bo odpowiadał Donaldowi Tuskowi, że chyba Donald Tusk, chociaż nie ma tak jak według niego takiego mózgu, jak Kaczyński, nie jest tak mądry, powinien zrozumieć, że to wszystko jest czas, teraz nie da. A Morawiecki mówi da, pokazuje inne rzeczy w innym miejscu, pokazuje, proszę bardzo, całą budżetówkę, ile chcecie, my wam damy pieniądze. Także, szanowni państwo, ten przekaz nie jest taki uzgodniony, tam każdy robi swoje. No, przypominam państwu naprawdę to, czego oni się bardzo boją, z czym zrobiliśmy materiał i to Janek zauważył i jego wiewiórki, zły stan Morawieckiego na tym ratowaniu, naprawdę ratowaniu wizerunku, kiedy pojechali z Kaczyńskim w takim trybie jak karetka pogotowia do Stalowej Woli, bo się przestraszyli, kiedy wyciekły informacje z telewizji koreańskiej o tym naszym zadłużeniu. To nie byłem jedynym, którego zauważył, to jest, czy tam wiewiórki, to jest po prostu, no, każdy, kto ogląda Mateusza Morawieckiego i po sobie zestawi dwa jego sposoby wypowiedzi, no to wybór jest prosty. Albo jest bardzo zmęczony. Bo tak czasami jest, drodzy państwo, że ludzie po kilkunastu godzinach, to jest taki stary syndrom lekarzy, że ludzie, którzy pozbawieni snu, to właśnie było wielokrotnie podkreślane, dlaczego lekarzom należy zabraniać brania tych długich dyżurów, dlatego że ich po prostu, oni zaczynają funkcjonować po jakimś takim dłuższym okresie bez snu, po prostu jak osoby pod wpływem alkoholu, to jest tam odpowiednik, brak snu, to się tam jakiś przy kilkunastu godzinach się przekłada tak jak na funkcjonowanie przy jednym promilu alkoholu. Natomiast tutaj... To słynny konwejer przy przesłuchaniach, i nie da się słać przesłuchującemu. To wszystkie służby stosują, to nie było tylko bezpieka. To zawsze to stosowano. No, jeszcze PiS próbował to stosować w latach... Pamiętam, byłem zainteresowany, jak czytałem, pamiętam wyrok skazujący sędziego Tulei. Sędzia Tuleja skazał tam lekarza, ale przejechał się po CBA właśnie za to, że dobra, no przestępca to przestępca, zatrzymany to zatrzymany, ale panowie, no metody to stalinowskie. No to ja pamiętam, że to też było takie otrzeźwiające, bo PiS próbował dehumanizować, że jeżeli ktoś bierze łapówki, to co, to możemy po prostu zrobić z nim wszystko, tak? To już możemy właśnie posadzić go na nodze od taboretu, tak? Możemy go przesłuchiwać. Wzywać o 4 rano, zmieniać oficerów śledczych, tak? Nie, bo to, i pytać, i pisać życiorys cały czas najlepiej. Tam były takie klimaty, że oni wzywali kolesi i oni się godzili na te przesłuchania, ponieważ od tych przesłuchań uzależniano, żeby oni wyszli z aresztu tymczasowego, więc to była ta stąd... Tak, oni próbowano to robić też ze mną, bo do mnie specjalnie w nocy jeszcze przychodził już nieżyjący szef delegatury katowickiej Albin, już po rozmowie ja myślałem, że to ciężkie, bo okazuje się, że skarpetą, nie wiem z kim, to się wszystko wyjaśni, w której namawiano mnie do tego, żebym został politycznym masą. Przychodził do mnie w nocy i mówi, że jeszcze, że tutaj mam kartkę, mogę napisać, bo jutro już się rozstrzygną moje losy. Żebym pamiętał, o czym była rozmowa i żebym się otworzył. Przyniósł tą kartkę, no powiedziałem mu, że nie jestem puszką konserw, żebym się otwierał. A było to późno w nocy, także można wystarczy sprawdzić, o której przywieziono mnie, nie wiadomo dlaczego trzymano mnie później już w tym sieczkarniku, nie w sali sądowej. Dlaczego trzymano mnie do bodajże w pół do trzeciej w nocy? Dlaczego? Nie było takiego powodu. Nie było takiego powodu. Trzymano mnie tam, przychodzono i cały czas dyskutowano. Tak. To jest ta ich metoda.
Dlatego ja rozumiem to, co mówisz, Janku, o tym, że Morawiecki mógł być zmęczony, ale tutaj to nie był Nie, ja się zmęczony. śmieję, drodzy Państwo. Ja mówię, drodzy Państwo, był ewidentnie niedysponowany. Powodów, dla których, powiedzmy sobie tak, drodzy Państwo, powód, że był zmęczony, to jest jeden. Powód, że przyjął coś, to jest dwa. Powód, że przyjął coś innego, mniej legalnego niż powód tego, to jest trzy. Osoby publiczne, wychodząc i zachowując się w takim stanie, dają powód do spekulacji. Powiem Państwu, że po prostu widać różnicę. Są ludzie, którzy po prostu, to powiem tak szczerze, to mało na kim widać różnicę. W tym rządzie wcześniej takie wpadki zdarzały się Mariuszowi Kamińskiemu, któremu się zdarzało bełkotać z mównicy sejmowej. To też było wyraźnie podekscytowane, wyraźnie źrenice, no ale u Mariusza Kamińskiego to wszyscy wiedzą, o co chodzi, to więc tutaj nie było żadnych wątpliwości co do tego, z czym mamy do czynienia. U Mateusza Morawieckiego to jest taki pierwszy wybryk, polegający na tym, dający dowód, że oni po prostu nie trzymają, źle. nie, że nie trzymają ciśnienia. On jest bez wątpienia inteligentnym człowiekiem, który ma wyobraźnię i to, że on nie trzyma ciśnienia, drodzy Państwo, to jest dobrze dla nas, bo to oznacza, że uważa, że realne jest pociągnięcie jego do odpowiedzialności. To jest facet, który w 2015 roku miał wszystko. Miał majątek ponad 100 milionów złotych razem z żoną. To był taki rząd wielkości. On to pochował, poukrywał na żonę, natomiast tak jest szacowane, że to jest ten rząd wielkości. To są pieniądze, jest takie FU money, czyli takie wulgarne wyrażenie amerykańskie, czyli pieniądze, które pozwalają walić wszystkich dookoła. To znaczy nie musisz zarabiać, nie musisz pracować, możesz na bardzo wysokiej stopie żyć z kapitału i nie naruszać kapitału, to jest ważne, że jeszcze odkładać. I Morawiecki bawi się, że tak powiem, zaczął się bawić w politykę, mając jako jedyny pisowiec, jak to można powiedzieć, z tych ludzi nie musiał kraść. Aczkolwiek no, ta sytuacja z jego siostrą, w której wzięła ona fikcyjny etat za kilka tysięcy złotych, to jest, drodzy Państwo, o tyle śmieszne, Żenując. To raz, że to jest żenujące, ale dwa, że to są poważne odpowiedzialności karne za żenujące kwoty. To drodzy Państwo, po prostu lepiej było w prostszy sposób. A teraz jest tak, że każdy z tych ludzi gdzieś tam dookoła, tam strasznie dużo ludzi w to jest zaangażowanych, w ten lewy etat, i każda z tych osób w pewnym momencie wyjdzie z założenia, że lepiej jest pójść na tą 60 i po prostu ujawnić, kto kazał, jak kazał, i wyjść z tego z jakimś umorzeniem warunkowym, bądź też z jakimś malutkim, drobniutkim wyroczkiem i mieć to po prostu z głowy, niż brnąć jeszcze w składanie fałszywych zeznań. I oni się po prostu zaplątali. To są takie historie. Czy wiesz, Jarosław Kaczyński ma jeszcze jeden duży problem. Jak wiesz, w PiS-ie krążą już informacje o tym, że być może, skoro tak dalej oni postępują, mogą być problemy z wyjazdem do strefy Schengen. Niektórych ludzi, którzy tutaj mieli bardzo poważny wpływ na działania no, dezintegracyjne w Unii Europejskiej, typowe działania przestępcze. Oni to zrozumieli, szukają, teraz sprawdzają, czy coś takiego się dzieje. I Jarosław Kaczyński ma teraz morze telefonów, jak to będzie, czy rzeczywiście my nagle otrzymamy zakazy wjazdu do Schengen. A z drugiej strony patrzą, mówią, no nie, my się nie chcemy z Kaczyńskim kłaść do grobu, bo przecież my chcemy dalej później jakoś funkcjonować. No gdzie my te pieniądze będziemy wydawali? Na Białorusi, w Rosji? Co z tym zrobić? Szanowni Państwo, to jest również taki temat, który Kaczyńskiemu spędza sens powiek. I Morawieckiemu, bo o tym się coraz głośniej mówi. To dokładnie tak, jak pani Janina Ochojska powiedziała o tym, że Wąsik i Kamiński będą odpowiadali za te wszystkie przestępstwa związane z działaniami na granicy białoruskiej, pushbackami. To się wszystko dzieje, to się wszystko toczy. I tutaj coraz bardziej ta przyszła odpowiedzialność zaczyna tym ludziom zaglądać w oczy.
bo oni bezkarnie pluli na Unię, zostawali posłami w Parlamencie Europejskim i przy okazji działali w ten sposób. A tutaj są rozpatrywane zwykłe przestępstwa kryminalne. Naprawdę zwykłe przestępstwa kryminalne, które mogą stworzyć problem, że Unia nie będzie chciała ich przyjmować. Będą musieli być najpierw rozliczeni w Polsce. I to jest bardzo poważny kłopot. To jest bardzo poważny kłopot. Przede wszystkim, Tomku, albo właśnie mówimy o tym jego korkociągu, o tym, że oni nie wiedzą, to jest tak. Ja Państwu wielokrotnie porównywałem tą sytuację, że Jarosław Kaczyński uznawany jest u siebie geniusza. Chociaż jest takim głównym skillem, jest to, o czym powiedział ostatnio Radosław Sikorski, że kiedy Jarosław Kaczyński wchodzi do sali, w których są puste krzesła, to te krzesła zaczynają się kłócić ze sobą. I to jest główny skill. Tak, to jest bardzo wymowne. Brawo. Tak, bo to jest główny skill Kaczyńskiego. On po prostu sprawia, że ludzie sobie skaczą do gardeł. Natomiast on po prostu w pewnym momencie zagrał taktykę, żeby posiedzieć na brzegu rzeki, poczekać, aż trupy Platformy spłyną i następnie wszedł w prowokację wywiadu rosyjskiego, który to przyspieszyło, czyli wszedł w aferę taśmową. Gdyby nie afera taśmowa, PiS nie miałby ani prezydenta, a jak nie miałby prezydenta, to nawet jakby wygrał wybory, to by nie rządził. Bo tak zresztą było przekonanie w Platformie, że nie ma się co ekscytować tym, że PiS wygra te wybory, bo nie będzie rządził, bo mamy swojego prezydenta, którym jest Bronisław Komorowski. Zrobimy taki kordon sanitarny wokół PiSu. Po prostu rząd nie będzie już PO-PSL, tylko będzie PO-PSL, Nowoczesna i Lewica. Tak oni sobie myśleli, że tak będzie po prostu wyglądało tego. I to, że PiS tam wygra wybory, to po prostu niewiele zmieni. A jak się wszystko posypało po przegranej przegranej Bronisława Komorowskiego na własne życzenie z Andrzejem Dudą. To jest, drodzy Państwo, jedna z tych porażek, gdzie po prostu winę w 100% za porażkę ponosi sztab wyborczy Platformy Obywatelskiej, który podszedł po prostu do tej historii trochę jak armia włoska do ataku na Grecję. Oni tak jak zaatakowali Grecję w 1940 roku, to doprowadzili do tego, że Grecy nie dość, że ich wyrzucili od siebie, to jeszcze zajęli pół Albanii. No to jest... Mussolini do końca sobie z Abyssinią nie mógł poradzić, bo to też było... Ten poszły te legendy o tym, że oni mieli kiepskiego żołnierza. Prawda jest taka, że oni mieli po prostu kiepskich dowódców. To już jest to dwie różne... Oni nie są kiepskimi żołnierzami. Nie, to są dwie różne sprawy. To jest tak, że Polacy w 1939 roku też mieli dramatycznie słabych dowódców. I to no, praktycznie na każdym szczeblu od góry patrząc. I teraz Jarosław Kaczyński, on szuka tego jakiegoś zaczepienia medialnego. Ja rozmawiam, jak to się mówi, właśnie jak Tomek mówi, z wiewiórkami, które dość dużo wiedzą. One jakoś tak, kurczę, powiem, że im jakoś smutno, bo one robią świetne interesy, jak rozumiem, zarządów PiSu i godzą się z tym. One już nawet, jeszcze na początku roku szacowały, że PiS na 70 parę procent będzie rządził na koniec roku, to teraz uwaga, uważają, że te szanse są minimalne, przy czym upatrują ich tylko i wyłącznie, to jest ciekawe, w zdarzeniach losowych. Czyli w takich zdarzeniach, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie wymyślić. Czy to jakiś kryzys związany z Ukrainą, bo to prawdopodobnie z wojną. Chodzi o to, że coś się wydarzyłoby takiego, co by spowodowało niespodziewane zmiany warunków, w których PiS stanąłby, Kaczyński zostaliby w korzystnej sytuacji. Natomiast oni są w takim, właśnie to jest to określenie pani Dominiki Długosz w Newsweeku, że oni są w korkociągu, jest dobrym określeniem, chociaż mało czytelnym, bo to trzeba po prostu znać specyfikę. Samolot w korkociągu jest kompletnie niesterowalny. I oni się trochę tak rzucają, no bo teraz on myśli, że jest jakiś próg pieniędzy, które wyrzuci z budżetu, dodrukuje, po których ludzie zaczynają na niego głosować znowu. Że on blokuje, że to jest kwestia, to też jak Państwu opowiadaliśmy,
że nam powiedziano, że my tam szukamy jakichś kombinacji operacyjnych via Wippler, Mentzen z przejmowaniem Konfederacji, a Jarosław Kaczyński ma pomysł na Konfederację nazywany Ciężarówka Plus. To znaczy, Świetne to jest, tak. Tak, jedna ciężarówka z kasu, okej, okay, nie starcza, dodajemy drugą ciężarówkę z kasu. Nie starcza... I jadą dalej, tak. Tak, to jedziemy... I Jarosław ma tych ciężarówek znacznie więcej niż tego. I on uważa, że jest gdzieś pomysł, nie wiem, czy to piąta ciężarówka, siódma, ósma, dziewiąta, od której w tym momencie ja następuje tylko sobie, przełom. Że argumentacja do nas jest taka, argumentacja do nas jest taka, słuchajcie, nie ma się co wygłupiać, trzeba brać kasę, już nikt tak nie będzie płacił. No tak. Jesteście pragmatyczni. Nikt już tak nie zapłaci, jak ja robię. Jarosław Kaczyński uważa cały czas... A my nie chcemy, no. Nie, Jarosław Kaczyński uważa cały czas, że my wciąż nie jesteśmy właściwie poinformowani, jakie kwoty wchodzą w rachubę. Tak, jakie kwoty wchodzą w rachubę, tak. Tak, i dlatego... I po dlatego... drodze giną, że po drodze giną. Tak, że, po, że, i że to jest jedyny powód, dla którego no jesteśmy... Wiesz, Pawelski przywiózł mi 1000 zł, a była kwota 10-krotnie większa, także tak wiesz, ale ja i tamtej bym nie wziął. To wiesz, ja tak ja bym, no to tak. Jako swoją. Czy tak, mówimy... jako wdowi grosz, tak. Tak. Mówimy o Rzecznik obecnym... Banasia przywiózł mi wdowi grosz, tak. Jako Szanowni kolega. Państwo, oni są żałośni, żałośni. Jako kolega, kolega, który chciał... Jako kolega, jako przyjaciel, tak. I chciał tylko, żeby wziąć ode mnie wszystkie dokumenty, te, które teraz są dla nich gwoździem, wiecie Państwo gdzie, bo on jest prawnikiem i pomoże we wszystkim. Za darmo. Za darmo. I jeszcze dam wdowi grosz. Szanowni Państwo, i właśnie no, dlatego oni nie mogą wygrać, dlatego nie wygrają. Bo jak mówił Lenin, najważniejsze są kadry. Kaczyński nie doczytał krótkiej historii WKPB, bo ja to Stalin akurat tam daleko. Nie, on doczytał. Nie doczytał tam. Tylko to w ogóle jest ciekawa rzecz, bo Jarosław Kaczyński próbował zrobić to, co robił Stalin, czyli doceniając kadry, robić jednak dużą rotację i prowadzić ten swój własny polityczny ekstremizm, no polegający na tym, że to nie morduje się już ludzi fizycznie, tylko się ich po prostu usuwa, wyrzuca się ich poza nawias. On tam stworzył też rodzaj dworu. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że w klasycznej chrześcijańskiej kulturze Europy Zachodniej, czym się różniła kultura Europy Zachodniej od kultury wschodniej? W kulturze zachodniej był błazen. Błazen miał za zadanie, na przykład taki stańczyk, to był człowiek, który miał się nabijać z króla. Miał przypominać temu największemu z wielkich, potężnemu człowiekowi o tym, że jest zwykłym śmiertelnikiem. O tym, że po prostu sprawdzać jego cierpliwość, wystawiać ją na próbę. I ta instytucja kompletnie nie miała racji bytu na przykład w Rosji, wtedy jeszcze nie Rosji, tylko Moskwie, w państwie moskiewskim. No pomysł o tym, że jest jakiś koleś na dworze, który ma licencję na darcie łacha. U Iwona Groźnego to siebie z niego żarty stroi, no szanowni państwo. No to chodzi o to, że Jarosław, jak popatrzycie państwo, Jarosław Kaczyński nie tylko mentalnie przepycha Polskę do Rosji, on nie tylko próbuje zrobić ten model rządów, w których partia mówi prokuratorze, kto powinien dostać zarzuty, kto powinien zostać uniewinniony. Partia również po prostu ma być zakaz. Zobaczcie, co się dzieje. Oni nie ma ludzi. Zobaczcie, jak kabareciarze pisowcy. Tam nie ma nawet ludzi, którzy by opowiedzieli jakikolwiek dowcip o Jarosławie Kaczyńskim. Tam jest po prostu Jarosław Kaczyński jest traktowany jak Stalin. U niego się nikt, u niego, u pisowskich satyryków, weźmy Marcina Wolskiego, nie ma żartów z Jarosława Kaczyńskiego. Tam nie ma żadnego poziomu, bo tam się wszyscy boją. Ja, drodzy Państwo, zawsze miałem zwyczaj testowania poczucia humorów moich szefów. I powiem Państwu, no ludzie, którzy nie mają poczucia humoru, no nigdy nie powinni właśnie, to zwykle nawet dochodziło do tego, że ci, co mieli to poczucie humoru, to funkcjonują w biznesie długo. Ci, co byli takimi tyranami, którzy nie potrafili śmiać się sami z siebie, to nawet jak dostawali przez jakiś moment pieniądze, to potem te pieniądze tracili, bo umiejętność śmiania się samemu z siebie jest taką podstawową umiejętnością ludzką. I zobaczcie, że w
W PiSie nie ma czegoś takiego w ogóle. Zobaczcie, że Duda tak samo. Duda reaguje po prostu. Ktoś tam napisał do niego, napisał o nim, że jest słaby na umyśle i tutaj on popierał działalność prokuratury, bo tam pytano go, czy jako ten pokrzywdzony nie mógłby się ująć za pisarzem i napisać do prokuratury, żeby się odwalili, bo jak mało osób pamięta, bo jest taki koleś, który prowadził stronę satyryczną wymierzoną w Bronisława Komorowskiego, która ta satyra była taka subtelna, że polegała tam bodajże na strzelaniu do Komorowskiego, czy tam jakichś tam figurek. No było to takie, powiedzmy sobie, średnio ten. Natomiast Bronisław Komorowski napisał, pierwsze co napisał, to prosił, żeby zostawić tego człowieka w spokoju, żeby nie wpadać do niego o tej 6 rano, żeby go zostawić, że on sobie nie życzy po prostu obrony tego typu swojego imienia i się zrzeka i zostawcie faceta w spokoju. A Duda podniósł ten swój podbródek do góry i niech się dzieje prawo i sprawiedliwość. No tam oczywiście innymi słowami, ale w celu, że tutaj trzeba przestrzegać prawa, czyli po prostu nadęty koleś, który po prostu uważa się za Bóg wie kogo. To znaczy jedne wybory... Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Ja tam dam takie porównanie w szkoleniu ludzi ze służb specjalnych, w szczególności wywiadu. Ludzie otrzymują takie testy, to znaczy są testowani, są nagle zamykani, upodleni, są w sytuacji, w której jego poczucie tego, że jest kimś wyjątkowym, musi być zmieszane z błotem. Nie jest nikim wyjątkowym, musi racjonalnie działać. I tutaj no, takim testom nie są poddawani politycy i oni w tym momencie mają bardzo poważny problem. Tak to wszystko funkcjonuje. Dlatego, jak widzicie Państwo, Jarosław Kaczyński nie ścierpiałby na swoim dworze kogokolwiek, kto tak, ale to mówi jest, mu prawdę. Tak? To jest, tylko, że to jest, dlaczego to jest ta fiasko to dzisiejsze tego? Bo jest funkcjonowanie teraz takie, ja cały czas mówię, że brakuje tam Waldemara Parucha, czyli człowieka, który miał jakieś wizje. I to jest, drodzy Państwo, taka sytuacja, w której oni po prostu nie mogą znaleźć drużyny, która ustawienia drużyny, która by wygrywała. Powodów jest kilka. Dorna. Tak, ale powodów jest kilka. Przede wszystkim powód jest taki, że gospodarka padła. Ludziom się po prostu żyje gorzej. Oni próbują stosować te same metody pozyskiwania wyborców, obrony swojej pozycji, co robili wtedy, kiedy gospodarka hulała, kiedy ludziom się naprawdę żyło dużo lepiej. Nie była to w wielkim stopniu ich zasługa. Oni tak naprawdę przyspieszyli konsumpcję rzeczy, pieniędzy, które były odłożone i doprowadzili do sytuacji, za którą zapłacimy po prostu w przyszłości tragicznie to się skończy, zapłacimy po prostu drastycznym spadkiem poziomu życia, bo Polskę czeka kilka bardzo poważnych reform polegających na reform polegających na po prostu, no bo na czym polegają bolesne reformy? Na zmianie, no po prostu system emerytalny, w którym system emerytalny, w którym odkładamy na emerytury, w którym my nie odkładamy na własne emerytury, bo do tego się to sprowadza, tylko płacimy na emerytury ludzi, którzy je pobierają obecnie i w sytuacji, w której jest drastyczny regres demograficzny, Polska się skurczy w ciągu najbliższych lat o kilkanaście milionów ludzi, chyba że zrobimy to, co PiS robił, ale do czego się nie przyznawał. To też jest taka ciekawostka, że ten PiS, który szczuje nas na tych imigrantów, to jest PiS, który wpuścił pomiędzy rokiem 2016 a 2020, wpuścił prawie 3 miliony 200 tysięcy legalnie imigrantów do Polski. Legalnie. 3 miliony 200 tysięcy ludzi. To, że się w Polsce zrobiło kolorowo, drodzy Państwo, tutaj nie określając, czy to dobrze, czy to źle, chodzi o to, że oni to zrobili kompletnie bez żadnej konsultacji. Gdyby do wyborców na ścianie wschodniej dotarło, jak wygląda przez PiS Warszawa, Gdańsk, Łódź, Wrocław. I tu nie chodzi o Ukraińców, Białorusinów. Tu chodzi właśnie o to, że pojawiło się dużo obcych, jak oni to robią, bo oni, ja już
Mówiliśmy tutaj, oni bazują na takiej kliszy, że Polacy są rasistami. To znaczy, takim po prostu wychodzi. To jest tak jak wcześniej Jarosław Kaczyński bazuje, że Polacy, a tutaj nie wszyscy, ale jest taki elektorat, który ma te kilka punktów procentowych, który chodzi o antysemitów, chodzi o tych, a jeszcze większy odsetek jest ludzi, jest homofobami. I on sobie w sytuacji szczególnie napiętej, taka jaka miała być między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, to oni chcieli przeważyć szale i być może przeważyli tę szale właśnie głosami antysemitów, ogłaszając, że Rafał Trzaskowski odda Żydom kasę, która im się nie należy, z tak zwanego mienia bezspadkowego. I to, drodzy Państwo, to jest takie kłamstwo, z którym nie bardzo wiadomo, jak walczyć. No bo cokolwiek nie powiesz, to jest takie, to przyjechali, to tak jak nie można specjalnie, mi to zawsze tłumaczono, jak to polega, że to jest, podjeżdża do ciebie betoniarka, wylewa na ciebie, to czy ta szambiarka wylewa na ciebie po prostu od stóp do głów, oblewa cię szambem i tłumacz teraz, że jesteś oblany szambem niesłusznie. No, cuchnąć cuchniesz, wyglądasz jak wyglądasz, jesteś mokry, no. Jeszcze na dodatek. I to wszystko ścieka z ciebie, a ty tłumaczysz, że oberwałeś tym szambem niesłusznie. No. Ale i tak wszyscy się trzymają na dystans. I tak to sobie niestety brutalnie wygląda. Jarosławowi się wydawało, że on odkrył po prostu ten genialny sposób, że tylko on może, że tylko on ma szambiarkę i że tylko on może jeździć z tą szambiarką. Właśnie, i to jest to, co chciałem powiedzieć. Janku, oni nie są przyzwyczajeni do bycia w defensywie, w obronie. Oni tylko atakowali do tej pory. Tak, I to jest teraz właśnie. mają problem. Tak, oni teraz mają, oni myśleli, że mając służby specjalne, mając media państwowe, mając też media prywatne, bo oni cały czas mówią, że mają mniejszość mediów, że większość mediów jest za nimi. To jest nieprawda. Przeciwko nim. To jest nieprawda. Mają Polsat, który przezywam, ale nie ja to wymyśliłem, tylko internauci, przezywam Polszmatem, dlatego że no niestety Zygmunt Solżak po prostu dał przyzwolenie na to, żeby telewizja nie drążyła boleśnie tematów niewygodnych dla PiS. No i w zamian za to Jak dostają. chce, potrafi dać salwę z burty tego wężownika. Potrafi. Oj, to Jak drodzy. chce, to. To nie jest tego, to słuchaj, to jest eskadra jakaś. To już nie nazwałbym Tak, tego. dobrze, lotniskowiec to Tam potrafi poderwać. lotniskowiec, jakieś parę krążowników. To jest, drodzy Państwo, historia z Zygmunta Solżaka, który notabene równolegle przesyła swoim pracownikom takie zaciśnięcie czółków. Ja wszystko rozumiem, ale ja to dla was robię, drogie dzieci. Ja po prostu, ja Żeby przetrwać, żebyśmy mieli normalnie, byśmy uwielbiam go, żyli, ja go tak. poznałem go osobiście, poznałem go 2 razy w życiu. To jest bardzo prosty człowiek, ale w tej prostocie swojej jest zabawny. To było lata temu, drodzy Państwo, z 18. Natomiast to jest taki bardzo konkretny człowiek i chciałbym kiedyś zobaczyć rozmowy pisowców z nim, dlatego że on odziera to. No, drodzy Państwo, jak się przychodzi i się chce układać z takim człowiekiem jak Solorz, to nie ma tutaj bułkę przez bibułkę. To znaczy, on na głos powie, o co naprawdę chodzi. Bo to jest takie. Tomek wie, o co chodzi, że to jest takie. W wielu wypadkach nikt nie chce na głos powiedzieć, jaki deal został zawarty, właśnie. Tak robił Sławek Janowicz, pamiętasz, tak? Janek Tak. Sławek No, to chodzi zawsze o to, tak mówił. żeby wszyscy wiedzą, co się wydarzyło, ale się o tym specjalnie na głos nie mówi, żeby się ludziom lepiej żyło z tym. A Nie Solorz. potrzeba tych półgodzinnych wstępów, tych wszystkich Ale rzeczy, po nie o to prostu. chodzi o to, że on nazywa rzeczy po imieniu. Ale on, no jego mają częściowo Super Express, za wyjątkiem pani redaktor Biedrzyckiej Osicy, bo ona tam po prostu stanowi taki papierek lakmusowy wolnego dziennikarstwa i tam jeździ po prostu po tym PiSie niemiło. W zasadzie robi uczciwe dziennikarstwo, może nie tyle jeździ po PiSie. Natomiast to też jest taki bilet. Też popatrzcie Państwo, jak prywatny właściciel robi. Daje Rzepa im trzyma kolonkę, nie wiadomo dlaczego na przykład. No pączki kolankę, kolankę. Kolonka kolankę, przepraszam. to jest taki. Przepraszam pana kolankę. Tak, to jest Kolonko, to jest taki facet, który założył prywatną telewizję i się ogłosił prezydentem Polski. No i trzeba przyznać, jak to wszyscy chcą się dowiedzieć, kim jest jego dealer, bo drodzy Państwo, materiały robi srogie. Natomiast
W każdym razie. Ja mówię jeszcze o Ponczusiu, Janku, jeszcze mówię o Ponczusiu, Tak, oni o mówią, Lubieńcu. trzymają w Michała Kolankę, prawda? Jak my nazywamy go Miszą Kolankowym, ale nie tylko jego. To znaczy, że też dostaje materiały, czy te pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. No wiadomo, że Grzegorz Hajdarowicz tam dopuścił jeszcze inwestorów takich, żeby się lewarować. Natomiast Rzepa, z racji też pozycji swojego redaktora naczelnego Bogusława Hraboty, ona stała tak trochę, no, najlepiej politykę Hraboty widać po tym, że nie uważał, że ujdzie mu na sucho dopuszczenie Jacka Kurskiego na ławę. A ja pamiętam i wszystkim wypominam, ostatnio mi się dostało, jak ja tak mogę opowiadać o takich rzeczach, o tym, że Boguś w 2013 roku do mnie dzwonił, jako byliśmy w jednej grupie kapitałowej i ja pracowałem jako szef spółki restrukturyzacyjnej, uważam, że, i też szef magazynów, uważam, że. Ja miałem po prostu zrobić porządek z tymi, czyli po prostu prowadziłem taki czyściec, w którym po prostu było zaparkowanych, do którego się wyodrębniło 100 pracowników i się sprawdzało, którzy są potrzebni, których brakuje, jak kogoś brakowało, to się go oddawało do tych głównych spółek, bo to drodzy Państwo, w dużych firmach, takim jaka była Presspublika, tam było 900 osób zatrudnionych, a powinno było być zatrudnionych 200. I no, Wiesz, Janku, z tobą było dużo kłopotów. Nie wiem, oczywiście tego nie wytniesz, ale ty już miałeś objąć znowu bardzo wysokie stanowisko w telewizji, poszedłeś na rozmowę z panią to nie, Szymalą, ale no to i jest wyszedłeś przed. cały ty. Ale to jest, Po prostu nie. powiedziałeś prawdę pani Szymali i jeszcze nie Nie, dało to rady. nie, nie, to było zupełnie inaczej. Pani Szymala po prostu doszła do wniosku, że ona nie chce mieć mnie na pokładzie. To jest zupełnie inna sprawa z 2010 roku, Ale kiedy. dawała przykłady, co ty mówisz. Dawała przykłady, Nie, co ty mówisz. Tomku, ona po prostu się pozwała mnie w jeszcze inny sposób, ale to wprowadzamy To nowe wątki, które są zupełnie niepotrzebne. już przepraszam, tak, szanowni państwo, To chodziło o to, że był jakiś tam pomysł, jak platforma odbiła telewizję, natomiast pani uznała, że nominując mnie, utraci po prostu władzę i skończyło się tak, że po roku ją odwołali, dlatego że uznawali, że jej władza niewiele dobrego wnosi. Natomiast to zostawmy, zupełnie inne sprawy. Tam w tym wypadku po prostu było to, znowu uciekło. Boguś Hrabota do mnie dzwonił, widzisz, ludzie, że gubimy wątki i nie dokończamy tych tematów, że Janek, mam swój wiek już. Boguś Hrabota do mnie zadzwonił i prosił mnie, żebym wycofał zwolnienie żonie wiceprezesa PiS-u Adama Lipińskiego obecnie w Narodowym Banku Polskim. Adam Lipiński, czyli ten człowiek, który, uwaga, pomagał załatwić Jackowi Kurskiemu z Glapą tą nominację. To tak to sobie to chodzi. I on do mnie zadzwonił i on mnie tam mobbingował, no ale po co ty to robisz? No, jak tak możesz robić? No, przecież masz tych pracowników tam kilkudziesięciu do wyrzucenia, to wyrzuć kogo innego, a ją zatrudnij sobie później zwolnisz. No, ja mówię, chłopie, pensje, wysokość pensji. To jest, jak mówię, tutaj masz kilku pracowników w jednym. To jest tak wysoka pensja, że ja musiałbym wyrzucić, a mam limity, bo nie mogę wyrzucać zwalnień, nie mogłem nam zwalniać powyżej określonej liczby, żeby nie wejść w kolejny tryb jakichś zwolnień kolejnych grupowych. O, to skomplikowana sprawa. Ale chodzi o to, że redaktor naczelny Rzepy bawił się już w politykę. Tam jeszcze była taka, że odesłał mnie, pytał się mnie, czy Grzegorz, w domyśle, właściciel Hajdarowicz wie, co ty, Jasiu, zrobiłeś. Ja mówię, słuchaj, masz telefon do Grzegorza, zadzwonij się, zapytaj. Natomiast my właśnie, to jest, drodzy Państwo, jak patrzymy właśnie o mediach i właśnie też ostatnio zostałem ochrzaniony przez panią Monikę Jaruzelską w wywiadzie, jak ja tak mogę takie rzeczy opowiadać. Po prostu takie, bo to tak wychodzi o to, że tego typu rzeczy to są prywatne. To, drodzy Państwo, ja po prostu już dawno podjąłem decyzję, że już nie będę pracował w mediach takich ogólnych, więc sobie mogę pozwolić. Mam taki luksus, mamy takie hobby z Tomkiem, że po prostu mamy luksus, że możemy mówić prawdę. I to jest strasznie, strasznie wciągające, wiecie Państwo. Wiesz, Janku, ja bardzo chętnie przypomnę panu Lipińskiemu, który załatwił mi spotkanie z szefostwem Lotosów i przyniosłem mu, bo mo Polska mogła przejąć 113 stacji Łukoila wtedy, kiedy się zmienił. I to jest temat oficjalny w 2017 roku. Bardzo proszę, tak. To Po co jeszcze było brać na Węgrzech i robić, przejmować, skoro polskie 113 stacji Łukoila było do przejęcia? Pamiętacie o tym? Szanowni Państwo, w każdym razie mamy tak, mamy PiS w korkociągu,
To jest określenie pani redaktor z Newsweeka. Tak naprawdę po prostu Jarosław jest na kursie i na ścieżce. Jarosław Kaczyński szuka w tej chwili desperacko czegoś, co pozwoliłoby zmienić narrację, co pozwoliłoby im wyjść, tak, no, prawdopodobnie spróbują uderzyć jakimiś kwitami. Może spróbują kogoś zatrzymać, aresztować, wrzucić jakieś, przepraszam za określenie, giew wentylator. Bo jak mawiał Antoni Słonimski, człowiek bardzo doświadczony przez los, nie jeden sztandar do wiatru wystawiał, ale zachował do siebie dystans. On mówił, że tonący brzydko się chwyta. I to niestety będziemy mieli uskuteczniać. Żebyście Państwo nie wiedzieli, my mamy świadomość tego, że Jarosław Kaczyński i PiS zrani jeszcze wiele osób, mówimy o tym państwu. My się z nich śmiejemy, natomiast dramaty ludzkie, które oni będą powodować, no jak chociażby dramat kobiety, za którą, której w tej chwili nekrolog przybili Jarosławowi Kaczyńskiemu na willi, czyli kobiety. Bardzo słusznie. Tak, i ten sam nekrolog powinna mieć pani. Pani Przyłębska. Tak, dlatego że to są ludzie, którzy podjęli decyzję, która skutkuje dzisiaj tym, że nie, że ze strachu przed po prostu, nawet nie wiem jak to nazwać, nie ratuje się życia kobiet, bo się boją, bo jest sytuacja taka, że płód obumiera i w tym momencie powinni natychmiast wkraczać, a ci po prostu czekają, aż oni stwierdzą, że płód będzie na pewno już martwy, w sytuacji, w której nie ma żadnej szansy uratować płodu i mordują de facto tym samym matkę, nie udzielając jej pomocy, popełniają przestępstwo, bo im się wydaje, że z jakichś powodów, że jest to przestępstwo, które będzie mniej ścigane, niż gdyby zaczęli ratować jej życie. Jest to straszna rzecz. Powiem Państwu, że Jarosław Kaczyński, gdyby miał sumienie, to naprawdę powinien to ciężko przeżyć. A dla niego to jest tylko i wyłącznie jakaś niedogodność polityczna, że jak jeszcze parę takich kobiet zejdzie, no to może to nam zaszkodzić w sondażach. To jest straszne, drodzy Państwo, że on to zrobił. Niepotrzebnie się wydało, prawda? Niepotrzebnie, tylko tyle, tak. Tak, to jest straszne, że oni po prostu wchodząc, on to zrobił wtedy na jesieni 2020 roku, ponieważ potrzebował czynnika polaryzacji, odwracającego uwagę od wielkiej kradzieży, która się dokonała przy wprowadzaniu drugiego lockdownu, który był kompletnie nieuzasadniony, bezsensowny, który spowodował śmierć dziesiątek tysięcy Polaków, dlatego że odcięto Polaków od służby zdrowia, zniszczono ich biznesy. Tam ktoś gdzieś wyliczył, że ten lockdown któryś tam ocalił 1500 osób, ale wysłał na tamten świat kilkadziesiąt tysięcy. To znaczy mamy do czynienia po prostu z absurdalnym rachunkiem. Po prostu oni po prostu odkryli, że wow, jak będziemy wprowadzać lockdowny, to będziemy mogli sobie przelewać kasę i nikt nas nie będzie mógł się czepiać, że ją sobie przelewamy. I drugie, zaczęli w pewnym momencie płacić w służbie zdrowia od super stawki za leczenie COVID-a. I w związku z tym, drodzy Państwo, no, zadziałały mechanizmy rynkowe. Wszyscy się przestawili na leczenie COVID-a. To, drodzy Państwo, nie było. Złamana ręka to był COVID po prostu. Tak, tak. Absolutnie. No to... Więc tam ile tam trupów było, którym domalowywano ten COVID, dlatego że jeszcze były specjalne zakłady pogrzebowe, które dostawały specjalne dodatki finansowe za chowanie ofiar COVID-a, więc się wszystkim opłacało. Nikt nie patrzył, że bliscy nie mogli pożegnać swojej bliskiej osoby. Nie, na to nie do uwagi. Kasa. Szanowni Państwo, będzie 8 lat najgorszych rządów w historii Polski, na pewno XXI, na pewno XX wieku, myślę. Natomiast pytanie, czy w ogóle na pewno nie są to jedne z najgorszych rządów naprawdę w historii, bo to potem się dowiemy, jak jeszcze zobaczymy, co oni tam nawywijali, te wszystkie kradzieże, bo, drodzy Państwo, to jest ważne, zapamiętajcie, co my tu powiemy. Oni planują, żeby Obajtek połknął wszystko dookoła, jako ten PKN Orlen, żeby nałapał tych wszystkich spółek, a na końcu go spróbują albo sprywatyzować, albo spróbują wprowadzić zakaz odwoływania Daniela Obajtka. Szanowni Państwo, na koniec
Polecę Historię bez cenzury, to jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów, Polski podbój Szwecji, jak Zygmunt III Waza wyprawił się na Sztokholm. Zygmunt III Waza jest jednym z najbardziej niedocenianych polskich monarchów. Po pierwsze był Jagiellonem, no bo przecież nie jesteśmy ludźmi, którzy dyskryminują. Był Jagiellonem po Kądzieli, ale czym Jagiellon po mieczu gorszy od tego po Kądzieli? Otóż, jakby popatrzeć, to on naprawdę zrobił rzeczy, z których wszyscy powinni być dumni. Niestety miał problem w zrozumieniu swoich planów wśród elit. Kiedy on mówił, że należy zrobić porządek ze Szwecją, nie dlatego, że on chciał być królem Szwecji, tylko dlatego, że Szwedzi się szykują do tego, żeby uderzyć na Europę i uderzą na Polskę. I jeżeli Polska nie zrobi porządku ze Szwecją, kiedy może, to potem będzie miała problem. Nikt go nie słuchał. Tutaj jest ta historia dramatu króla, który naprawdę był bardzo dobrym monarchą. Podbił Moskwę. To jest taka rzecz, która się. To jest ostatni polski monarcha, który mu się to udała sztuka. W zasadzie jedyny, któremu się udała. Polska załoga, co prawda, nie tyle podbiła Moskwę, co została wpuszczona na Kreml w ramach porozumienia z bojarami, którzy wybrali jego syna na cara Rosji. Historia bez cenzury, polski podbój Szwecji. Oprócz tego sekret bogactwa Kościoła. Jeżeli kogoś interesuje, na czym naprawdę zarabia Kościół katolicki, to powinien koniecznie przeczytać tekst mojego brata Aleksandra Pińskiego. W numerze jest jeszcze parę ciekawych szpiegowskich historii. Jest o największej, o twórcy największej siatki w czasie wojny, czyli o Czerwonej Orkiestrze. Czerwona Orkiestra, Leopold Trepper, polski Żyd, który dowodził największą organizacją szpiegowską w czasie II wojny światowej. Bardzo ciekawa historia też faceta, który po wojnie musiał, to trochę, drodzy Państwo, straszne tak przyzwyczajać się do, jak żyłeś przez kilka lat pod jakąś kosmiczną adrenaliną i potem tak na schodzi się do problemów typu czynsz, zakupy, kartki, brak kartek. Strasznie słabo. W każdym razie to jest jedna historia, druga to jest wielka ucieczka Pawła Monata. Świetny tekst redaktora Marcina Tyca, który oprócz tego, że pisze teksty dziennikarskie, jest rolnikiem i ma soki z natury. Polecamy tam naprawdę najlepsze soki, takie z tych, które piłem. Więc to też dziennikarz, rolnik, drodzy Państwo, można zobaczyć z hobby pisaniem o szpiegach. Naprawdę warto przeczytać. Paweł Monat, 64 lata temu, wielka ucieczka. Facet sprzedał Amerykanom wszystkie polskie lokale kontaktowe zagraniczne. Straszne straty. Komunistyczna służba. Zabolało bardzo. No i jeszcze polecam mój felieton, który jest o tym, że dlaczego podział władzy jest fajny. To znaczy, to dotyczy tej historii sprzed 1000 lat, prawie 1079 rok, i kazał zabić Bolesław Śmiały biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Pomijając tam wątki religijne, chodziło o to, że biskup bronił niezależności kościoła od władzy, która była wyjątkowo korzystna w tamtym czasie dla poddanych, ponieważ niepodporządkowanie się kościoła doprowadziło do sytuacji, w której poddany, jak miał napięku z królem, to mógł uciekać się do ochrony kościoła. Jak miał napięku z kościołem, to mógł się uciekać do ochrony księcia lub króla. I tego typu podziały władzy naprawdę dobrze robiły i one świetnie pokazała to Europa Zachodnia, która tego typu podziału władzy respektowała, i Europa Wschodnia, gdzie tego podziału władzy nie było. Jak to wygląda teraz, to widzimy. To tak w temacie Jarosława Kaczyńskiego, który w Polsce właśnie próbuje usilnie wprowadzić jednowładztwo, czyli jeden Führer, Jarosław Kaczyński, jedne sądy Jarosława Kaczyńskiego, jedna prokuratura, drodzy Państwo, po prostu wszystko ma być Jarka i jedne media. I to wtedy jeden będzie... Jeden Führer, jedna Rzesza, jeden naród. Tak, już. To jest... To już przerabiali. Znaczy, sąsiedzi przerabiali i nie polecają, ale Jarosław chce sam sprawdzić. Szanowni Państwo, no i oczywiście jeszcze polecamy wieści24.pl i pewnie jeszcze Tomek będzie miał jakieś parę słów do Wąsika. Tak, powiem Wąsik, słuchaj, no...
Uczysz się. Rzeczywiście robisz kwerendę, idziesz, szukasz tym tropem dotyczącym tych takich różnych śmiesznych używek. Jarosław oczywiście chce mieć kwity na swoich. Spodziewam się, że będzie przerażony. Jak ty mu powiesz prawdę, to będzie przerażony, jak tego dużo jest. Ale jeżeli wiesz, ale nie uczysz się wszystkiego. Posłuchaj, dezintegracja i te wszystkie inne takie działania służb specjalnych, naprawdę trzeba to umieć robić. To trzeba umieć robić bardzo delikatnie, bo to może przynieść odwrotny skutek. Nie baw się w to, bo ty jeszcze tego nie umiesz. No popytaj tego starego ubeka, może on ci w delikatny sposób, a to nie można tak wejść z buciorami i po prostu usiłować napuścić jednego na drugiego. Wiesz, tak jak ci Janek tłumaczy, inspirowany nie może wiedzieć, skąd wychodzi ta inspiracja i że jest inspirowany. Naprawdę. Właśnie tak. Także tak łagodniej, delikatniej. Pamiętaj, to nie jest dworzec centralny. Na bardzo łagodnie, bardzo łagodnie. Tak, to trzeba, to trzeba mieć, drodzy Państwo, po prostu. To jest to, Tomek, ty to wiesz najlepiej, no, bo to jest praca u Polecam wodzicieli. historię, poczytaj o akcji N, gdzie nasz Gdzie słynne. kontrwywiad Armii Krajowej świetnie to wszystko zrobił. I Tak, wywiad, prawda? to była akcja bardzo powszechna, drodzy Państwo, polegała na tym, że stworzyliśmy opozycję w Niemczech, którą Gestapo ganiało jeszcze do 1944 roku. Dopiero potem się połapali, że nie ma żadnej opozycji, że wszystkie gazety opozycyjne niemieckie, naprawdę w liczbie kilkuset periodyków, wydają Polacy po niemiecku. I to były tak dobre gazety i tak się świetnie. Listy do rodzin, no mnóstwo Tak, ale to, rzeczy. Świetna robota i dla kontrwywiadu, i dla wywiadu. Świetna ale robota. chodzi o to, że te gazety, drodzy Państwo, ta nielegalna bibuła, ona była sprzedawana sobie za drakońską kasę po prostu, bo to było coś ciekawego do poczytania. I to ona była pisana z punktu widzenia troski o Niemcy, które niszczy ten wariat Hitler. I to byli właśnie niemieccy oficerowie, niemieccy tego. No i potem, drodzy Państwo, ci, co czytali, po prostu odtwarzali struktury, o których tu było napisane i starali się dotrzeć do centrali, żeby się. Sienku, tam była duża szczegółowość, jak Hans czy Helmut pod Stalingradem dowiedział się, że żona przyprawia mu rogi Tak, to było, i a to był ty jeszcze mówisz o szczęśliwy, jednym z gorzej wątków. mu się strzelało. To jeszcze mówisz o Informacje były drugim. szczegółowe. Ty jeszcze mówisz o drugim wątku, że Polacy, bo tam byli wszyscy ci, którzy znali niemiecki, umieli pisać na tyle, byli angażowani do pisania odręcznych listów, na przykład do rodzin, pod hasłem: to nieprawda, że pani syn zmarł bohaterską śmiercią. Jakiś tam nasz Obersturmbannführer po prostu wpadł tutaj tego i zastrzelił go po pijaku, albo jakiś Feldwebel tego i to sobie dowodziło. Albo w drugą stronę, do żołnierzy na froncie właśnie pisali sąsiedzi, że taka, a taka, i to się wszystko zgadzało, bo to było ważne, żeby to się zgadzało, szczegóły, przyprawia ci rogi po prostu. I to uwaga, zwykle jeszcze z miejscowym działaczem NSDAP, bo to chodziło o to, żeby zbudować. Naprawdę, że na wniwanie. No, drodzy Państwo, to jest taki jeden z najlepszych, akcja N jest jednym z najlepszych sukcesów polskich służb w czasie wojny, który jest kompletnie niedoceniany, ponieważ tam były ofiary oczywiście, bo niestety na samym końcu tam ktoś sypnął i tam kogoś zabito podczas, parę osób zginęło podczas krwawych przesłuchań, bo możecie sobie Państwo wyobrazić, jak Niemcy się ucieszyli, jak się dowiedzieli, że ten ruch oporu, który ścigają od 2 lat, to jest tam kilkadziesiąt, kilkaset osób w całej Polsce znających niemiecki, która po prostu idzie z nimi w wała i drukuje sobie prasę debetową po niemiecku. Więc pomysł świetny. Natomiast może Tomku, może zaczniemy robić Jarkowi, panu Kaczyńskiemu, przepraszam, bo nie jesteśmy na ty, zaczniemy robić, słuchaj, ten gazetki antypisowskie o reformę w PiSie. Jeszcze Poczytaj, czekam. Wąsik, wszystko przed tobą. Poczytaj, Wąsik, akcję N. Nie skomentuję, Janku, tego. Poczytaj Dobrze. akcję Do zobaczenia. N.